Dzisiaj będę Was zachęcała, żebyście się zakochali w swoim zdrowiu. Któż nie lubi być zdrowy, mieć dużo siły i energii? Jak to zrobić, kiedy rano wstajemy i błądząc po ścianie, idziemy w kierunku kawy i zaczynamy dewastować swój przewód pokarmowy, zakwaszać w sposób zupełnie nieprawidłowy swoje ciało kawą, która jest gorzka, osuszająca, ściąga w dół. Oczywiście kawa od zarania dziejów była stosowana jako lekarstwo na różnego rodzaju dolegliwości. Tak samo jak dobrej jakości herbata, zwłaszcza zielone herbaty, mają bardzo wiele antyoksydantów, biała herbata, fitoskładników, które działają naprawczo na nasze ciało. Gorąco polecam. Raczej zamiast kawy sięgnęłabym po naturalną witaminę C. Ja codziennie rano piję bardzo ciepłą wodę z wyciśniętą całą cytryną, czyli sok z cytryny, bardzo ciepła woda i odrobina nasion chia. Czasami zaparzam nasiona czarnego sezamu. Jeżeli zdarzy mi się, że bardzo dużo pracuję głosem i słyszę taką ciężkość na płucach, na aparacie mowy, wtedy lepszy będzie napar z białego sezamu albo na przykład z korzenia prawoślazu, albo z imbiru lub goździków. Warto jest stosować rano też taką metodę rzucia oleju. Aby oczyścić swoją jamę ustną, to nim jeszcze czegokolwiek się napijemy, możemy spróbować rzuć olej. Do tego celu najlepszy będzie czysty, nierafinowany olej kokosowy, bądź też bardzo wysokiej jakości olej nierafinowany słonecznikowy. Bierzemy odrobinę takiego oleju, przepuszczamy przez zęby kilka sekund pewnie na początku, potem może uda nam się kilka minut i koniecznie później to wypluwamy. Starannie oczyszczamy jamę ustną, myjemy zęby i wtedy możemy sięgnąć po bardzo ciepłą wodę z cytryną po kilkuminutowej przerwie. Potem warto jest dokwasić swój żołądek na przykład odrobiną zakwasu buraczanego, na przykład pół szklanki, bądź też ciepłą wodą z octem jabłkowym. Osoby, które podjęły temat oczyszczania wątroby pęcherzyka żółciowego, do tego soku z cytryny lub wody z cytryną mogą dodać odrobinę oleju. Powiecie, to będzie niedobre. Do tych bardzo niedobrych mieszanin dojdziemy później, bo te osoby, które z nami zechcą oczyścić tak w pełni wątrobę pęcherzyk żółciowy, no to już nie tylko będą soki zielone o smaku kwaśnym i gorzkim, ale również będzie to sól gorzka, czyli magnezium sulfuricum, wykonana w rozcieńczeniu, w sposób odpowiednio połączona z sokiem z cytryny i z jabłek, wypita kilka razy w odstępach dwugodzinnych, a potem mieszanka z olejem. Po dwóch dniach takiej delikatnej głodóweczki, terapeutycznej głodówki, do której nasze ciało zostanie najpierw przygotowane, będziemy dodawać ogrzewanie, zwłaszcza brzucha i naszych pleców, na przykład poduszką elektryczną, bądź też termoforem, ciepłym ręcznikiem. Niektórzy mogą zaparzyć sobie zioła lub też na przykład siemię lniane i zrobić taki okład ciepły na brzuch w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i ułatwieniu usuwania złogów z wątroby i pęcherzyka żółciowego. Powiecie, to już jest wyższy stopień wtajemniczenia. Dobrze, zostawiamy ten temat, zaczynamy od czegoś łatwiejszego. Powiedzieliśmy o piciu witaminy C, o ciepłej wodzie, o ciepłych naparach ziołowych. I teraz na pewno warto zastosować ćwiczenia rano,
chociażby kilka minut i wieczorem też kilka minut. Nie mówię tutaj o siłowni, bieganiu wyczynowym, kupowaniu drogich strojów sportowych. Nie od tego zaczynajmy. Zaczynajmy od kilku prostych ćwiczeń, od kilku prostych skłonów, od rozciągania. Możemy to zrobić w każdym miejscu, nawet przy swoim łóżku, tuż po wstaniu ze snu. Ruszajmy swoje naczynia krwionośne i rozciągajmy swoje ścięgna, tkanki. Ruch to zdrowie. I to jest jeden z najbardziej podstawowych aspektów zdrowotnych. Kolejną taką moją radą jest to, żebyśmy nie jedli zimnych potraw. Nie róbmy czegoś takiego, że wyciągamy rano z lodówki zimne potrawy i zaczynamy w pośpiechu, w gonitwie spożywać pokarmy. Jeżeli chcemy, żeby nasze jedzenie miało wartość zdrowotną, powinniśmy przede wszystkim odpowiednio sobie dobrać towarzystwo, w którym spożywamy posiłki. Jeżeli jest pęd, gonitwa, stres, trzy telefony, że już wszystko powinno być zrobione na wczoraj, postarajmy się w tej chwili niczego nie jeść. Jeśli już musimy, wyciśnijmy sobie sok z selera naciowego z zielonej pietruszki z odrobiną pokrzywy, bądź też na przykład sok z marchewki i z jabłka szara reneta, bądź też z buraka razem z liśćmi, bądź też zabierzmy ze sobą kilka świeżych szparagów i zjedzmy to w drodze do pracy, na przykład stojąc w korku na światłach. Tak będzie lepiej, tak będzie bezpieczniej. Nie obciążymy naszego ciała czymś, co będzie w danym momencie niemożliwe do strawienia. Jeżeli już taki pokarm trafi do naszego żołądka, organizm coś z tym musi zrobić i będzie musiał się wielce natrudzić, żeby rozpocząć proces trawienia w nerwach, stresie, złych informacjach, złych emocjach. Zatem to, w jaki sposób organizujemy sobie posiłki, jest bardzo ważne. Nakłonię też Państwa do takiej organizacji planu żywieniowego, żeby to był obiad, śniadanie, kolacja. Bez przekąsek. Dlaczego wymieniłam pierwszy obiad? Bo może uda nam się zrobić coś takiego, że połączymy któreś z tych dwóch posiłków i teraz na wiosnę damy organizmowi dwa dobrze zbilansowane posiłki. Od razu uzyskamy efekt terapeutyczny. Bez zbędnych, czasami bardzo niebezpiecznych rozwiązań dla naszego organizmu, tylko z wielką korzyścią. I jeżeli nie możemy w danej chwili prawidłowo odżywić naszego organizmu, to tylko pamiętajmy o jego nawadnianiu ciepłą wodą, ciepłymi naparami ziołowymi, na przykład napar z pokrzywy, z mniszka lekarskiego, z nasion kopru włoskiego, jak zwykle koło mnie, z dobrej zielonej herbaty, białej herbaty, tylko niech to będą liście, niech będzie widać tą roślinę, którą poddajemy zaparzaniu. Mogą być to liście z brzozy. Drodzy Państwo, my się oczyszczamy z moczem, kałem, skórą, łzami. Bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą do mnie z prośbą o pomoc, cierpi na problemy układu moczowego. Zakażenia, infekcje bakteryjne, czasami doprowadzane nawet do takiego stanu, jakim jest krwiomocz. Co możemy dla swojego zdrowia zrobić, żeby wspierać te dwa ważne narządy, czyli nerki, pęcherz moczowy? Ja temu poświęcę zupełnie oddzielne nasze spotkanie i postaram się wytłumaczyć, czym tak naprawdę dla naszego zdrowia są te dwa ważne narządy i jakie dostajemy symptomy od naszego ciała, kiedy stają się dysfunkcyjne. Pijmy ciepłe napary, to teraz na początek. Następnie ogrzewajmy całą część brzucha, pleców. Ogrzewajmy nasze nadnercza. Postarajmy się panować nad naszymi emocjami. Unikajmy takich niekorzystnych emocji jak lęk,
stres, pośpiech, gonitwa. Kładźmy się wcześniej spać, regenerujmy nasze ciało i przebywajmy wśród ludzi, którzy myślą pozytywnie, którzy są pełni aktywności, ale też pokoju ducha i wielkiej wdzięczności za każdy dzień, który został nam dany. Bo tak bardzo dużo ludzi choruje, tak bardzo dużo ludzi szuka naturalnych, dobrych rozwiązań, a nie zawsze je znajduje. Jeszcze raz powtarzam, profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Każdego dnia odrobinę, a to już będzie wielka korzyść zdrowotna dla naszego organizmu.